Cześć, nazywam się Liza Minetti. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co mam w swojej super kosmetyczce. Sama kosmetyczka też jest super. Dostałam ją od takiej fajnej dziewczyny. Nazywa się Sua Inicjal i tu są moje inicjały. Kosmetyczka jest fajna, bo jest super wygodna, bo się nie przewraca. I się super otwiera. Zupełnie naturalny środek z filtrem UV. Tylko 15, ale kupiłam też większy filtr. Ten jest najfajniejszy, bo super pachnie. Ma olej z pestek marchewki. I różne tutaj jeszcze inne fajne rzeczy i witaminę E i tak dalej, i tak dalej. Ale jest boski i pachnie pięknie i wygląda pięknie i się świetnie rozsmarowuje i w zasadzie można by było już o nim używać go na wszystkie możliwe okazje. Niestety czasami jest, że się wybiera różne rzeczy po opakowaniu albo po nazwie i tu jest i opakowanie i nazwa jest fajna, bo widzicie, wygląda czarownie, a do tego nazywa się Good in Bed. To jest takie fajne, przewrotne, bo to jest krem na noc. Do tego wszystkiego ma zapach marakuji i wygląda trochę marakujowo, bo ma taki piękny w ogóle żółty kolor, a ja kocham marakuję. Świetnie się rozsmarowuje, jest czadowy. To jest olej do włosów. Kupiłam go dlatego, że zobaczyłam taką blogerkę ze Skandynawii, która miała piękne włosy, ma piękne włosy i w ogóle czad. Ale ten olej, tak szczerze mówiąc, używam go, jak widać, ale on nie jest jakiś taki, nie jest taki wow, ale używam go. To jest Bobbi Brown Remedies i to jest krem pod oczy, taką ma śmieszną szpatułkę, co mi daje takie poczucie, że on jest taki, wiecie, specjalistyczny, ale faktycznie fajnie się rozsmarowuje, jest taki, no i taki, mam wrażenie, że jest specjalistyczny, zmarszczek mi się nie pojawiło więcej na twarzy, więc może działa. Tutaj mam taki kosmetyk, który można kupić w Kuos Institute, nazywa się In Clinic Platinum. Trochę zawsze te kosmetyki się tak dziwnie otwierają, ja mam jakiś taki zawsze z tym kłopot. No i to jest, słuchajcie, puder mineralny, bardzo ładnie rozświetla i wygląda się naprawdę jak wypoczęcie, pięknie i świetliście. Coś, czego po prostu ja mam bardzo dużo i dlatego nie potrafiłam zrezygnować, to są w zasadzie trzy podobne bardzo do siebie produkty. Cukrowy peeling do ust. Jak ktoś lubi cukier, a ja na przykład lubię cukier, ale nie jem go za bardzo, to jest świetna rzecz, taka przekąska między posiłkami. Ale naprawdę działa świetnie i można by było tak naprawdę użyć go, bo on ma w sobie też nawilżające różne olejki i jest ekstra. Kocham go. No, taki szpanerski produkt w mojej kosmetyczce, bo to wiecie, to po prostu wygląda jak milion dolarów zawsze. Pachnie, w zasadzie nie pachnie, co też w sumie podobno jest dobrze, to znaczy, że kosmetyk dobry, nie jakiś perfumowany, ale faktycznie bardzo fajny balsam. Taka wesoła w ogóle młodzieżowa rzecz, trochę niedostępna, bo to jest glossier i to jest balsam kokosowy. Świetny, można go kupić w Nowym Jorku, można go kupić w Kalifornii, ale jest naprawdę fajny, koleżanka mi przywiozła, można go zjeść. Słuchajcie, pamiętacie, były te mody na cienkie brwi, były mody na grube brwi. Ja mam cały czas, całe życie takie same brwi. Nie, nic z nimi nie musiałam na szczęście robić. Ale to jest taki fajny produkcik, którego naprawdę używam. Nawet jak nie maluję rzęs, nawet jak nie maluję ust, nie robię niczego, to naprawdę bardzo lubię mieć. I to jest szczoteczka z jednej strony, a z drugiej strony jest to jest mak. A z drugiej strony jest taki kolorowy, który się tak wykręca fajnie, taki jakby taka kredeczka. On bardzo ładnie rysuje brwi, także wyglądają super naturalnie, jakby się z nimi nic nie robiło. Takie odkrycie moje cudowne ostatnich czasów to są perfumy. Słuchajcie, mam nadzieję, że to dobrze przeczytam. Tora Skogan, skandynawska firma, malusieńka, wszystko jest robione ręcznie. Zapach się nazywa Silfium, można go kupić w Mood Stand Barze. Polecam Wam, wybierzcie się tam, bo się znają naprawdę na rzeczy i mają tak cudowne, niszowe, niespotykane zapachy i ja go kocham miłością wielką. Obowiązek i wielka przyjemność. Poczucie humoru. Dlaczego wybierać? Obowiązek i przyjemność? Ze śniadania!